about to go down. Wszystko zaczęło się 11 kwietnia. Urodziłam się w szpitalu w Chorwacji, kiedy moi rodzice byli na wakacjach. Do przedszkola w ogóle nie chodziłam, bo mnie rodzice nie chcieli wysłać, bo w sumie po co? Swoje dzieciństwo spędziłam na osiedlu jednorodzinnym. Ogólnie było spokojnie aż do momentu, kiedy miałam 6 lat. Cześć, jak się masz? My się znamy? Nie, ale możemy się poznać. Ja jestem Michał, miło mi cię poznać. Chcesz się dołączyć do naszej ekipy? No jak chcesz, to mogę dołączyć. Pamiętam, jak pewnego dnia, kiedy w naszym pobliskim sklepie z grami pojawiło się GTA San Andreas i chcieliśmy je bardzo kupić, ale nasi rodzice nie chcieli nam tej gry kupić, więc postanowiliśmy ją ukraść. Dobra, jest nas czwórka, potrzebujemy 4 rowery. Ma je ktoś? Ja mogę załatwić. Dobra, macie jak się dostać? No nie za bardzo. To co robimy? Ja udam się po klucze, oby sprzedawca niczego nie zauważył. A co z alarmem? Macie pomysł? Ja mam, rozkręcimy tą akcję. Spowodujemy awarię elektrowni. Ty to masz plany, ale zrobimy to. Za ile to naprawią? Mamy 2 dni, aby to zrobić, w czym tylko je przewieziemy. W ciężarówce mój tata jest kierowcą i przewozi pieniądze z banku do banku. Dobra, i ostatnia rzecz, plany, wiecie gdzie znajduje się ta gra? Ja zdobyłem przez ten czas plany, więc możemy zaczynać. Szybko, Michał, włamuj się. Dobrze, drzwi otworzone, Maja, twoja kolej. Nie musisz mi tego mówić. Tu jest. Szybko, uciekajmy. Ura, udało nam się, teraz możemy grać w GTA San Andreas. Ja nie mogę, jaka ta misja trudna. Jaka trudna? Zrobiłem za pierwszym razem. I tak spędzałam dzieciństwo, wszystko się zmieniło, kiedy zaczęłam chodzić do szkoły, ale to już inna historia. Miłość mi dawała nieraz w życiu cynk. Krasze, największe polski krasze, największe polski krasze.